11 i 12 sierpnia na torze w Dębskiej Woli odbyła się 5. i 6. runda Pucharu Europy, 2 finałowe rundy Mistrzostw Polski i 17. runda Pucharu Polski w cross country. Impreza została zorganizowana przez klub KTM Novi Corona. Zawodnicy jeździli w 14 klasach w zależności od wieku i pojemności motocykla. Utworzono również klasę amator dla początkujących. 7,5-kilometrowa trasa była połączeniem toru motocrossowego z terenami leśnymi, z wystającymi korzeniami i piaszczystymi odcinkami. Do Dębskiej Woli na Puchar Europy w cross country zjechała czołówka polskich zawodników. Byli także zawodnicy ze Słowacji, Czech i Niemiec. No przyjechało trochę zawodników i z zagranicy, i z kraju są zawodnicy. No, są ci, co prowadzą w poszczególnych klasach. Jest Łukasz Kędzierski, Karol Kędzierski, Paweł Szymkowski, Maciej Giemza. Od nas tak samo również Piotr Szczepanek. No, niemniej jednak jest sama czołówka Polski. A proszę powiedzieć, dlaczego wybór padł akurat w tym roku na Dębską Wolę? Sytuacja taka, powstał ten tor, jest dość fajnie umieszczony, z daleka od budynków, domów, gdzie nie przeszkadza ludziom na uboczu. Była zgoda klubu, była zgoda wójta gminy Morawica. Przystali na to, żeby zorganizować tu zawody tej rangi i uważam, że na razie to fajnie wychodzi. Zawodnicy jeździli w 14 klasach w zależności od wieku i pojemności motocykla. Country Cross, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski i Puchar Polski. Tutaj dzieli się na klasy MX1, MX2 w zależności od pojemności silnika motocykla, jaki to motocykl, oraz MX Junior i Młodzik. Czyli ci najmłodsi, którzy są przyszłością tego sportu, można powiedzieć. A najładniejsze i oczywiście kłady. Puchar i Mistrzostwa Polski. Pod wrażeniem toru i organizacji zawodów byli czołowi zawodnicy, mistrzowie Polski. Tor jest bardzo dobrze przygotowany. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych torów w Polsce. W końcu tutaj zostało zorganizowane cross country rangi Mistrzostw Polski. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zostanie tutaj zorganizowany motocross. Mam nadzieję, że zawody pójdą jak najlepiej. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia poziom zawodników na dzisiejszych zawodach? Nie widziałem jeszcze całej listy startowej, ale na pewno są nasi najwięksi konkurenci z zapołudniowej granicy, ze Słowacji. Jest tam kilku dobrych szoferów, do których straciliśmy dużo punktów u nich w domu. Mój brat wygrał rundę, która odbyła się u nas w Polsce, to była pierwsza runda, tam zyskał trochę punktów, ja byłem trzeci, ale tam na Słowacji nasi konkurenci mieli przewagę, jechali dużo lepiej po swoim terenie, straciliśmy trochę punktów. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie znowu sytuacja na naszą korzyść, my pojedziemy lepiej, taką mam nadzieję. No konkurenci są na pewno mocni. Rozgrywana na torze motocrossowym w Dębskiej Woli 3. finałowa runda Pucharu Europy, a także 2 finałowe rundy Mistrzostw Polski oraz 17. runda Pucharu Polski ściągnęły liczne grono miłośników mocnych wrażeń. Jak podkreślano, impreza była bardzo udana, a organizacja zawodów bez zarzutów. Cieszy również fakt, że miejsca na podium zajmowali zawodnicy z terenu naszego województwa. I tak Maciej Giemza z KTM Nowi Kielce został mistrzem Polski w klasie junior w rajdach cross country i zajął również drugie miejsce w swojej klasie w Pucharze Europy.